Kamerka, może kamerka nie zostanie sobie. O, będzie taka mała kamereczka. Elegancko. I rozpoczniemy sobie spotkanie w takim razie. A więc Robin Hoodzi, czyli ex Virtus Pro kontra Windstrike, mecz zwycięzców w ramach kwalifikacji do Flashpoint. No i zobaczmy, jak się rozpocznie pierwsza mapa, czyli The Train, a tutaj za chwilę może dojść do pierwszego starcia. Sprytna ustawka Kamila i Białego. To może się udać, za chwilę Biały może złapać kontakt, kiedy już Kamil daje znać, co się dokładnie dzieje, no i Biały może być tym pierwszym fragującym, do tego Wegi niedaleko. Biały z pierwszym headshotem, a więc doskonale rozpoczyna się ta runda dla polskiego zespołu. Tu Biały po raz kolejny, nie, doskonała reakcja gracza terrorystów, ale przewaga po naszej stronie. Elian ten złapany, no i tylko Krizen przeżycił ostatni, żywy 1-4. A zatem tu będzie mu bardzo ciężko. Wegi agresywnie razem z Kamilem przeskakuje Kamil, by dokończyć dzieło zniszczenia, a więc 1-0 dla Robin Hoodów. A tutaj zabrali ekipie Windstrike. No teraz, skoro Windstrike jest biedne, bo ma eko, no to Robin Hoodzi teoretycznie powinni oddać, ale ja mam nadzieję, że no ta teoria nie będzie się w tym meczu sprawdzać. Zobaczmy, jak sobie poradzi ekipa Snaxa. Tutaj oczywiście nasi na fullu, terroryści tylko z glockami. Jedna P250 w całym zespole, no to raczej nie napawa ekipę Windstrike optymizmem. Zobaczmy zatem, jak rozegrałem tę rundę. Zdaje się, że będzie atak na bombset B. No w takiej sytuacji, kiedy grasz z samymi glockami na trainie, no to najprościej zaplanować na pewno tę bombę na bombsite B i na to liczą zawodnicy terrorystów, że chociaż ta bomba będzie podłożona i że dostaną dodatkowy bonus pieniężny, frag jednak dla Kamila. No i teraz za moment powinno dojść do tego ataku, jeszcze dorzucony smoke od Snax, ale w tym momencie atakują terroryści, już widzi wszystko PHR, ten jednak wpuszcza gracza na BS, bomba leży, plant już w toku, nie zdąży, zdaje się PHR, jeszcze nie udało się wskoczyć na górę wagonu, no i to będzie po rundzie, ale bomba została podłożona, tylko Lacki przy życiu, ten oczywiście bez żadnych szans, bomba jednak zaplantowana, no a więc ten bonus finansowy dodatkowy będzie za podłożenie bomby $800, więc spokojnie będą mogli grać zawodnicy Windstrike na pełnym fullu. Prawdopodobnie też zobaczymy jakąś snajperkę. Mamy tutaj 5500 nawet na koncie Eliana. Tak, jest właśnie u niego AWP. Do tego 2 AK-cze, 2 SG. No i to będzie pierwszy taki pełny full po stronie Windstrike. Tylko u Eliana brakuje granatów, bo on w końcu wybrał sobie snajperkę, ale pozostali mają zestaw flashów, smoke'ów, mołotowy. No i popatrzmy zatem, co tutaj wymyśli drużyna terrorystów w tej pierwszej rundzie na fullu. Na razie zdaje się po prostu standard. Rozstawiały się po mapie. Dorzucone granaty. Będzie przejęcie Elki. Tutaj Krizen, ale defensywnie. A więc on w pojedynkę nie chce o Elkę się bić. Za chwilę dorzucony smoke, by Krizena odciąć. No i ta kontrola jest. To na pewno dobry znak dla polskiego zespołu. Tu sobie jeszcze tylko szybko zerknę, czy przypadkiem mi się nie zresetowały klawisze, bo takie mam wrażenie. A nie, jest pod C, dobrze. Czyli autoreżyser działa, to zawsze się przydaje. Oczywiście czekamy na kolejne rundy. No ja widzę, że chcielibyście wróżbę, ale to może po rundzie spróbujemy coś wymyślić. Wegi tymczasem zapalony pod drabinką, musiał wycofać. Chowa się w smoku, wiedząc, że z Elki już ktoś teoretycznie może wychylać. Biały tę Elkę trzyma defensywnie w okolicach szóstki, no też wcelowany tam, gdzie za moment może pojawić się głowa na palecie i za chwilę też może dojść do starcia na drabince. Zdążyłem w porę się przełączyć na Wegiego, bo to właśnie on zdobywa tego fraga, a za moment Biały może mieć szansę, tutaj już namierzony, a więc Hobbit z tym fragiem na Białym. Mamy 4-4 do tego Lacki, popatrzmy, gdzie on jest ustawiony. On na linii, za chwilę może przechodzić sobie do starego BS-owego, ale dostali informację zawodnicy XVP, co się dzieje? PHR już trzyma tę pozycję. Oj, niecelny strzał to Lacki wykorzystuje momentalnie. No i teraz będzie bardzo ciężko. Pozycja Wegiego była znana, bo przecież on wcześniej fragował. Ten woli wycofać, da zagrać Snaxowi. No teraz we dwóch od pleców to może być niezły pomysł. Ale z drugiej strony przewaga po stronie terrorystów jest znacząca. 4-2, bomba do tego podłożona. No wydaje się, że pójście na drabinkę po karabin to jest najlepsze, co może zrobić Snax. Nawet nie on, a Wegi po ten karabin pójdzie. Przerzucona broń właśnie Snaxowi. No dzięki temu oczywiście w rundzie kolejnej będziemy mogli zagrać 1400 za rundę przegraną dla antyterrorystów. Tutaj będzie mógł rzucić broń z pewnością Snax i Wegi i ta broń się przyda, bo no Biały przecież będziemy tylko 3150. Nieco lepiej ta sytuacja ekonomiczna po stronie Pachera i Kamila, ale zachowanie broni tutaj jest absolutnie, absolutnie potrzebne, żeby zagrać na fullu w rundzie kolejnej. No i popatrzmy. Bomba oczywiście wybuchnie, terroryści uciekli, nikt tutaj absolutnie broni nie mógł stracić. No na pewno ciekawy ten mecz, z pewnością Biały czy Snax pamiętają pojedynki z Bondikiem, czy z Hobbitem również.
Jeszcze przecież jako zawodnikiem Gambit, no wtedy to były czasy, kiedy cały Virtus Pro, stary Virtus Pro grał ze sobą razem jeszcze z Tazem, Neopaszą. Kilka takich pojedynków też przecież zdarzyło mi się komentować. Teraz pauza, no to może to będzie faktycznie przerwa na wróżbę. Nie wiem czym, a mam jakieś skrzyneczki nawet, zobaczcie, nawet mam skrzyneczki, więc całe szczęście. Możemy sobie w takim razie zrobić wróżbę. Trzy mapki, bo to BO3. A więc standardowo dobry skin to zwycięstwo, słaby skin to porażka. Chociaż w przypadku Robin Hoodów, czy słaby skin to będzie, czy to będzie porażka? Może wcale niekoniecznie. No tam był czerwony skin niedaleko, więc to wyglądało tak, jakby do zwycięstwa dużo nie brakowało, ale jednak. Dziękuję Saju za hosta. Dziękuję serdecznie. W Łodziu był na serwerze przez chwilę. Aha. No, była przerwa po stronie antyterrorystów, ale jak widzimy, snajperka jest już w rękach Snaxa. On jest teraz, przypominam, podstawowym snajperem w ekipie XVP po opuszczeniu zespołu. Przepraszam. Przez Snaciego. A więc 2-1 prowadzą Robin Hoodzi i teraz terroryści za WPO znowu dwoma akaczami, dwa razy SG. Popatrzmy, jaki jest plan na tę rundę. Snax agresywnie pod bomb site B. Mam nadzieję, że Sai ogląda i będzie się uczył, bo jak mam kryć bomb site B, to takie zagrania od Snaxa, no od Saja, w takiej sytuacji mi się przydadzą. No i Snax właśnie, celowany w dolną pochylnię. Tutaj pik dwóch zawodników, ale Snax był na to przygotowany. Od razu też pikował PHR z góry. Także to było przygotowane zagranie. Tak się umówili zawodnicy Robin Hoodów. Dał znak Snaxowi, by PHR wychylił na kontakt. Od razu reakcja i szybko zdobyte dwa fragi. Chcieli też zareagować terroryści, wychylając na bombsite A, wiedząc, że dwóch graczy CT było na bombsite B, być może nawet trzech. A więc szybko reagowali, chcieli odpowiedzieć, zajmując sobie teren na mapie i to się poniekąd udało, bo jednak mamy sytuację 2-3. Teraz frag dla Wegiego, który jest tutaj cały czas czujny. No i ostatni Alien przeżyciu. A ten nie ma łatwego zadania. 51,5 sekund do końca. Bomba leży. Zdaje się, że woli wycofać. Czy żeby zachowanie broni, czy jednak rotacja na inny teren. Zdaje się, że chce pójść od drabinki. Ten na pełnym speedzie. Ale Wegi już wie. On już słyszał kroki. On dokładnie wie, skąd może za moment przyjść Alien. Ten jednak tylko zbejtował. Znowu wraca w stronę Elki. A więc specjalnie chciał to zrobić. Z drugiej strony, no widzimy, że PHR wcale nie nabiera się na taką zagrywkę. A mój konkurent w walce o tytuł Support roku 2020 doskonale jednak to wszystko przeczytał. Przygotowany na wyjście z Elki Eliana. Ten jednak, tak jak mówiłem wcześniej, decyduje się na zachowanie broni. Ta snajperka na pewno się ekipie Winstrike przyda. No ale ważne. Ważne, że odpowiedzieliśmy bardzo szybko. Świetna ustawka na bombsite B. Tym razem chcieli tam zajmować teren gracze Winstrike we dwóch. Nawet byli przygotowani na snajpera. Nawet chcieli wychylić we dwóch. Ale też bardzo przytomnie ustawił się Snax. Na piksel wcelował się na górne przejście. No a tak na strzał na przejście dolne. No i faktycznie udało się trafić tego na dole. Gdyby przebiegał ktoś górą, to po prostu dałby znać PHR-owi. Ten być może po kontakcie zdołałby też wychylić. Bardzo sprytnie zachowali się zawodnicy Robin Hoodów i dzięki temu mamy trzecią rundę. Tak naprawdę, bo ta przewaga 5-3 zrobiła robotę. Tymczasem mamy tutaj problem ekonomiczny w ekipie Terro. Jest Zetka Ulackiego, jest Krizen z Galilem. Tu już rzucony Mołotow. Zdaje się, że miał polecieć Mołotow na daleko, ale ten chyba nie do końca poleciał tak, jak powinien. No i PHR zafeszowany, nic nie widział, a z góry już wychylał Bondik. Błyskawiczne wyjście zawodników Terro. No i sygnał dla zawodników CT. Odbijamy to, ale od respa antyterrorystów, bo tutaj nie mamy czego szukać. Nie wiem, czy w ogóle jest sens odbijać. No właśnie. Tutaj za mało kontroli. Bardzo łatwe wejście na PHR-a. Łączę się z PHR-em w bólu. Ostatnio, tak jak mówiłem, też sobie kryłem tak na trainie i myślę, że przeżyłbym jeszcze krócej niż PHR w tej rundzie. No nie było szans. Tak naprawdę, jeżeli terroryści wjeżdżają na bombsite B w ten sposób, na jednego zawodnika, synchronicznie atakując górą i dołem, to bardzo ciężko się obronić. Do tego świetnie rzucony flash. Nawet było pytanie wcześniej od jednego z zawodników, od jednego z użytkowników czatu przy okazji meczu Illuminar kontra Nexus. Dlaczego drużyny zwykle wybierają wejście na bombsite A, skoro na bombsite B się tak łatwo raszuje? No ale z drugiej strony, tu teraz na bombsite B był tylko jeden zawodnik i trafili z tym wejściem zawodnicy Winstrike. Z drugiej strony, no jeżeli jest tam wcelowany snajper, to wcale nie jest tak łatwo na bombsite B wejść. Więc to też jest pewnego rodzaju loteria. No i popatrzmy, co dalej. Terroryści
Oczywiście na fullu po rundzie wygranej. Nasi zachowali sobie broń, więc też możemy fulla grać. Ważne, żeby oczywiście znowu odpowiedzieć, żeby tych rund nie tracić, bo jeżeli rundę przegramy, to będziemy zmuszeni do grania rundę eko, a ta... A na pewno byłoby trudno do ugrania. A ten wynik już dla nas jest dość niebezpieczny. Wynik zbliżony, a przypominam, mapa train to mapa CT. Tymczasem Vegi na drabince. Ach, omija te kule sprytnie. A uniki... Naprawdę fenomenalne ze strony Vegiego. Nie trafione ani razu, mimo że te strzały leciały w jego stronę jak deszcz ostatnio w Warszawie. Ale sprytnie, sprytnie Vegi. Teraz kolejne wejście na bombset B. PHR już ma tutaj kolegę do pomocy, nawet dwóch zdaje się. Wejście górą, PHR tego się właśnie spodziewa. Zeskok na dół, poleciał jakiś flash. Oj, PHR znowu złapany. Nikt nie sadził dołem. To jest niespodzianka. Zaskoczony Snacks. Ktwil trzymał dół cały czas dla PHR-a, ten złapany od góry. No i teraz Vegi. Jeszcze jest szansa. Tym razem nie odpuściliśmy tak bombsite'u B jak ostatnio. Podchodzi też Kamil od Olojowego i tu może za chwilę zaskoczyć. Oj, mija się z rywalem dosłownie o krok. Cóż za pech Kamila. Na szczęście jednak Kamil wchodzi na plecy innemu rywalowi. I to już tylko Lacki, który zachodzi o deski. Biały za chwilę może się zdziwić. Ten się odwrócił w porę. Snack, szybka reakcja. I mamy rundę numer 4. A więc Kamil, mimo tego, że minął się z rywalem, to tak naprawdę dobrze wpłynęło na nasz polski zespół, bo zdołał wejść na plecy. No nie namierzył go też przecież rywal. A więc Kamil bardzo sprytnie potem zawodnik, z którym miał się Kamil złapany przez naszych graczy, a więc doskonale odbijają bombsite B. Robin Hoodzi, mimo tego, że straciliśmy PHR, znowu mieli przewagę gracze Winstrack 5 na 4, ale teraz widzieliśmy, że zupełnie inna runda. Już byliśmy przygotowani i daliśmy sobie podjechać na pozycję, stąd ta decyzja o odbijaniu bardzo dobra, bo to odbicie przecież bez najmniejszych problemów wykonane. No i to jest 4-2. Teraz dobrze byłoby rundę wygrać, bo znowu tarapaty pieniężne w ekipie Winstrack. Znowu brakuje tych pieniędzy. Deagle tylko u Bondika. Tutaj AK Czulackiego bez granatów. Tak samo Krizen tylko Mołotow. Także tutaj mają bardzo mało utility do wykorzystania zawodnicy Winstrack. To jest dla nas spora szansa, bo na trainie, no jednak takie wychodzenie na heady, na dobrze ułożone drużyny, to nie jest najlepszy pomysł. To rzadko kiedy wychodzi. Z drugiej strony można by zadać pytanie, czy Robin Hoodzi to jest dobrze ułożona drużyna. Na pewno z niektórymi aspektami CS-a mają problemy. Chociaż może to nie do końca aspekty CS-owe, a bardziej organizacyjne, ale może o tym nie ma co przypominać, bo to na pewno boli nie tylko polską scenę, ale najbardziej samych zawodników. Tymczasem Krizen z headshotem na białym. Tu Kamil jednak sprytnie od MTW. Och, tam namierzył rywala przez moment. Próbował go ostrzeliwać, ale nic z tego. Teraz agresja Kamila, ale te strzały niecelne i za chwilę może się zdziwić, bo błyskawicznie Krizen, wykorzystując reloada rywala. Jest jednak Vegi na gnieździe. Lubi grać Vegi na trainie. To z pewnością jedna z jego mocniejszych, mam wrażenie, map. O, już komentowałem jego występy, gdzie kręcił 30 nawet na... Dużo wyżej notowane zespoły, tymczasem Vegi przed szansą. Krizen namierzony, ale Krizen wykorzystuje swoje SG. Bomba na widoku, Snacks na odnodze. Sprytnie na szóstkę wchodzi Bondik, szukając właśnie Snacksa. Nie zobaczył chyba wystającej lufy. Snacks, no i teraz on zostaje sam. Dorzucony flash. W dobrym momencie, coraz mniej czasu. Bondik jeszcze nie ma bomby, dopiero teraz będzie podniesiona. No i plant w toku. Snacks chciał zajść na plecy, ale Krizen kompletuje Ace'a. No niestety, sam Krizen zniszczył cały nasz zespół. I to jest runda na Winstrike. No niestety. To jest to, o czym powiedziałem, że Robin Hoodzi to jest ta drużyna, która oddaje biednym. A tu Winstrike nie miało pieniędzy i Robin Hoodzi taką rundę oddali. Z drugiej strony zabierają bogaty. Na teraz Winstrike ma pieniądze. Nasi niespecjalnie, więc dobrze byłoby odpowiedzieć tym samym, wygrać taką rundę Force. Popatrzmy, nasi jednak z pistoletami, tam są 3 uspy, 2 digle jedynie. No i Snacks za chwilę może się zdziwić, bo mija się z nim przeciwnik. A tu już Elian asekurował do tego od szóstki. Krizen za moment na plecy, skrót od nogi. No z jednym fragiem to troszkę mało. Biały zaskoczony i tylko dwóch zawodników przy życiu. Jest PHR na starym BS-owym. Krizen za chwilę może to sprawdzić. Bohater ostatniej rundy, który tak strasznie zniszczył nasz zespół. No teraz tylko Vegi, ale i on sobie nie poradzi. Świetnie, sprawdzona pozycja przez Bondika. No i mamy 4-4. 4-4, Robin Hoodzi. Teraz z rundą full. Przed momentem mieliśmy rundę eko. No ale zobaczmy, czy będziemy w stanie postawić twarde warunki ekipie Winstrike. Nie możemy sobie dawać tak łatwo wchodzić. Nie możemy dawać jednemu graczowi eliminować całą naszą drużynę w taki łatwy, wydawało się, sposób. Tymczasem Vegi przed szansą. No tak pochwaliłem go przed momentem, ale chyba troszkę za szybko.
bo tutaj jeszcze Vegi nie błyszczy tak jak mógłby. Vegi na plecy, ale przecież tam welce jeszcze stał jeden zawodnik. No Vegi był pewny, że tam nikogo więcej nie będzie, no ale to były marzenia ściętej głowy. Przesadził Vegi mocno z tą agresją. No był pewny, że zdobędzie fragę na Olofie, ale tam była świetna asekuracja. Elian był wcelowany, tylko czekał na takie zagranie. No i proszę, nagle robi nam się 3 na 3, mimo że była przewaga, mimo że właściwie widzieliśmy, co trzeba zrobić. Jeszcze Kamil, och, ten Mołotow złapał go, no i Kamil w tym momencie ma tarapaty z drabinki. Może od niego zejść Hobbit, chociaż ten woli wycofać. Kamil pod drabinkę podchodzi. Czyżby wejść na górę? No to byłoby bardzo ryzykowne. Teraz wydaje się, że byłoby opłacalne, ale na takie ryzyko się Kamil nie decyduje. Biały z kolei na 6. Gdyby podbiegali od nogu zawodnicy teraz, słyszałby to biały, ale jak widzieliśmy, na cicho podchodził Krydzian i Hobbit, a biały się wciąż tego nie spodziewa. No i tutaj, ach jednak, biały schodzi, ale Krizen już celowany, biały zdołał jednak opanować sytuację, jeszcze zmiana broni, ale Hobbit w perfekcyjnym momencie wychyla. O, jak znam białego, to teraz zaklął pod nosem, no ale Hobbit, 28 sekund, nasi dobrze ustawieni, tylko czekają na ruchy ze strony Hobbita, ten sam się zastanawia, jak pójść, jak to ugryźć. Celowany Snax, stary BS, teraz ważne, żeby nie dał się zaskoczyć Snax, oj, wpuszcza jednak gracza terrorystów do BS-a, ten znowu wraca, co tu się dzieje, ależ mijanka dwóch zawodników. Wraca jednak Hobbit, ma jeszcze Mołotowa, którego dorzuci do Eski. Snax wciąż czeka, wcelowany celny strzał, chociaż Hobbit wciąż żyje, ale Kamil pędzi. Snax jednak kończy robotę. Miał jeszcze pistolet przecież w kaburze, którego wyciągnął, by pomóc sobie w tym starciu. Wiedział, że Hobbit był obity, wiedział, że dostał. Zatem doskonała decyzja Snaxa i ratuje nam tę rundę. 5-4. Dla Robin Hoodów. No i terroryści wciąż na fullu. No musimy przełamać w końcu tę ekonomię Winstrack, żeby znowu zmusić Winstrack do grania rundę eko, bo to na pewno pomoże nam w walce o lepszy rezultat. No i Kamil, och, dobry timing rzucenie tego smoka, bo tam już czaił się Elian ze snajperką. I tu mogło być bardzo groźnie. Kamil dorzucony daleki smok i teraz czeka na przejście. Zatem właściwie sam nie wiem, jak to dokładnie nazwać. Za tą szafę? Chyba szafę, po prostu. Ale cóż, 4-4. Wymienili się fragami. Snax z jednym, Bondik z odpowiedzią. Na terroryści już od odnogi. Tu jednak ustawienie defensywne. Flash do Elki. Na zajęcie pozycji. Biały sprawdza. Tutaj nikogo nie namierzył. Jeszcze skanowane palety. Ale od odnogi w międzyczasie terroryści. Kamil jednak cały czas doskonale operuje granatami. Zatrzymane to wyjście. Spalił się Lacki. Elian to mógł słyszeć Kamil. I teraz nawet decyduje się na pik. Oj, dość ryzykownie. Tu jeszcze odwrócony był Lacki. Dużo szczęścia miał teraz Kamil. To się mogło dla niego bardzo źle skończyć. A z drugiej strony wie Kamil, co się dzieje. Wie, że tam było dwóch zawodników na odnodze. Ale Lacki, ach, na tych wrotkach potrafią wychylać. Ferrari pik. Jak to się mówi ze strony Lackiego, bardzo skuteczny. Pachar jeszcze na plecy. No i nic z tego, niestety. PHR nie zabija w plecy. No ten instynkt, szósty zmysł Lackiego teraz bardzo nam przeszkodził. Chociaż biały, może jemu się uda. Ale bomba już na bombsajcie B. PHR zginął na odnodze. To jest przecież B-player, więc wiedzieli o tym zawodnicy Winstrack. Od razu podjęli decyzję, żeby tam zaatakować. Vegi na plecy, on ma jeszcze smoka. To jest znaczące w tej rundzie. Czy to będzie w stanie wykorzystać Vegi? On cały czas szuka przeciwnika, wie, że z Olojewem ktoś się może czaić, no cały czas liczy, że ktoś tu się w końcu pojawi pod jego celownikiem. Dobrze byłoby, żeby chociaż tego jednego fraga zdobył przed rzuceniem tego smoka. Na plecach jednak już się czai Lacki. Gdyby biały gdzieś tam się pokazał, że zachowuje broń, to może wtedy. O właśnie, to jest ten moment, tylko czy nie za późno złapał bomby Vegi? Wydaje mi się, że miałby problem z rozwaleniem tej bomby, że trochę za późno, ale z drugiej strony to trzeba by policzyć ze stoperem. Ustawił się też tak dość obvious, jak to się mówi po angielsku. Czyli w dość oczywisty sposób przy samym wagonie. To był bardzo łatwy skan przez tego smoka dla zawodnika Winstrack, który też jest tak został przy bombie, ale na pewno plan był dobry, tylko zabrakło wcześniejszego kontaktu białego, żeby terroryści byli przekonani, że zachowują broń zawodnicy XVP, bo wtedy no, mógłby reagować nieco szybciej Vegi, a tak to wszystko było robione na styk. Także niewiele brakowało. Mielibyśmy Ninja Diffusa, na pewno byłoby pięknie.
ręce same złożyłyby się do braw z pewnością po takiej wygranej rundzie, ale teraz to możemy sobie tylko o tej rundzie pomarzyć. Teraz skupiamy się na rundzie numer 11, a tu gramy Rude Force. Tylko pistolety, jeden scoutu PHR, no i tu będzie ciężko, może biały. Ach, te strzały z Deagle niecelne. A tu już z dolnej rampy wychyla Lacki. Tam zabrakło chyba jakiejś informacji o tym, że dół już zaatakował Snack jeszcze z zabą Sightu. No z tego pistoletu też potrafi strzelać, ale z Krizenem nie ma żartów. Dzisiaj świetna forma Krizena. Ten w tym momencie 10 fragów. Najwięcej z zespołu Vegis odpowiedział. 2 na 3. To jeszcze się może udać. Ale terroryści wracają. Zdaje się, że Kamil już o tym wie. Ma skauta. Jeżeli z drabinki będzie w stanie kogoś ustrzelić, może wtedy. Ten jednak z Deaglem w ręku. Ach, tam namierzył rywala. Szybki strzał. Wiedział, że nie może pikować, gdy tam wcelował się już snajper. Kamil zachodzi już cały czas. Sprytnie Kamil, wiedząc, gdzie będzie pilnował pozycji snajper. Ale tutaj bardzo blisko niego jest rywal. Bondi kobity do 6 punktów życia. Jakże niewiele brakowało. Vegi już rezygnuje. 31 HP na koncie Vegiego. Jest SG. No chyba lepiej zachować ten karabin, tym bardziej, że tych pieniędzy po stronie Robin Hoodów wciąż brakuje. Ale to nie wygląda dobrze. To nie wygląda w tym momencie dobrze. Wynik niekorzystny. Tym bardziej, że to ex-VP wybrało sobie Traina. Vertigo to wybór Windstrike. A ciekawe, jak to Vertigo zagrają. Ale powiem szczerze, trochę tęskniłem jednak za komentowaniem, bo grać sobie fajnie, ale jak tak patrzę na swoją grę w porównaniu do takich topowych zawodników, to tak sobie myślę, że chyba jednak wolę komentować niż grać. Pięć do sześciu. Windstrike wychodzi na prowadzenie po raz pierwszy w tym spotkaniu, bo przecież to my jednak do tej pory rozdawaliśmy karty, to my wygraliśmy pistoletówkę, później kolejne rundy. Teraz to jednak Windstrike dochodzi do głosu. Nasi z rundą Echo, zresetowana ekonomia po stronie XVP. Wciąż trochę to boli, nie wiem czy też tak macie, że to jest XVP, że to już nie jest Virtus Pro. Jakoś, mimo tego, że już minęło przecież kilka miesięcy, może 2 miesiące, odkąd drużyna Snaxa pożegnała się z organizacją Virtus Pro, ale wciąż ciężko mi się przestawić, powiem szczerze, że Virtus Pro w Polsce już nie ma. Są Robin Hoodzi. Ale my nie w lesie Sherwood, a na trainie. Tu Snax z jedną eliminacją. Snax tam jeszcze obijał przeciwnika. Vegis zoomował i to mogli słyszeć terroryści. Właśnie, Krizen wie. Wie, co się wydarzyło. Tu jeszcze Vegi stara się znaleźć dla siebie miejsce, ale agresywnie, błyskawicznie na niego. Hobbit nie czekał na swoich teammateów. Wyjechał na przeciwnika, wiedząc, gdzie jest Vegi. No i tyle. 7 do 5. No i teraz nasi na fullu. Snax za WPO, 12 fragów najwięcej z zespołu. Brakuje fragów białego. Brakuje fragów Kamila. No, PHR 7 eliminacji, chociaż na BSB, no, widzieliśmy też jego problemy. Teraz flash na odnodze. Aż sobie zerknę w flash, jak widzimy, perfekcyjny tak naprawdę. Gdyby tutaj ktoś stał flecelowany, to tym flashem musiałby oberwać. Snax kontrolę przejął, ale tu za moment terroryści mogą atakować bombsite B. Oni mają przygotowane wyjście górą. Była taka jedna fajna runda, w której 3 zawodników czy 4 nawet z góry zaatakowało, a dołem nikt nie schodził, tylko baitowali z dołu, zajmując snajpera. Tymczasem PHR znowu niefortunnie złapany na wykroku na bombsite B. Jest tam z odpowiedzią biały, 3 na 4, to wciąż jeszcze jest do zrobienia. Gdyby biały tutaj trafił, ale sam może mówić o sporym szczęściu, bo przecież mylił się snajper Elian. No i kolejne trafienie dla Krizena w tym meczu. To już 12 eliminacji, tyle co Snax. A Snax tylko czeka na błąd rywala. Jeżeli tego błędu nie popełni gracz Windstrike, no to właśnie, nie ma mowy o odbijaniu. Trzeba zachować sobie karabiny na rundę kolejną M4 i AWP. A tutaj tylko defensywnie zawodnicy XVP, szukając też jeszcze fragów, liczyły Snax, że może jakąś broń się uda zabrać. Teraz jednak musi uważać na odnogę, bo słyszał to biały. Słyszał biały ten podjazd, dlatego dał znać Snaxowi, by uważał na plecy. Tam coraz bliżej niego jest Krizen, a z Krizenem, jak widzieliśmy, nie ma żartów w tym spotkaniu. Na szczęście jednak nasi broń zachowają, ale to jest 5 do 8, dwie runy do końca pierwszej połowy. Połowy, która dla nas jest dość niefortunna. Dobrze zaczęliśmy, było 3 do 1, potem 4-2, ale jednak problem polega na tym, że nie wygraliśmy poza tą drugą rundą oczywiście. Wygraliśmy pistoletówki. Nie wygraliśmy żadnych dwóch rund z rzędu. A te dwie rundy z rzędu dałyby nam trzecią zapewne, bo terroryści nie mieliby w ogóle pieniędzy na rundę kolejną. I to pozwoliłoby nam zapewne wygrać pierwszą połowę. A tak to niestety już wiemy, że pierwszą połowę wygrało Windstrike i my będziemy mieli naprawdę twardy orzech do zgryzienia.
po stronie terrorystów. Teraz nieudany flash. Jak widzieliśmy, ten flash się źle odbił. Ten pierwszy, ten drugi już lepszy, oczywiście na ścianę, ale ten pierwszy nieudany. Pali się teraz biały, zdołał jednak wyjść na przeciwnika, ale szybka reakcja, ależ tam ciężko się gra białemu. Jest już PHR od strony Eski, dorzucone dwa smoki na niego. Popatrzmy może na Snaxa, bo jemu za chwilę może uda się kogoś złapać, ale sprytnie w porę. Zdołał się schować na gnieździe Hobbit, ten już z flagiem w tej rundzie. Hobbit 9 eliminacji, to drugi w tabeli zawodnik Queenstrike. Czeka Snax. No teraz dobrze byłoby, żeby Snax jakąś broń zabrał rywalowi, żeby tę broń podniósł PHR, który jeszcze żyje, bo przed momentem straciliśmy Kamila. No ale niestety Winstrike naprawdę gra po stronie terrorystów nieźle. Nie boją się. Do tego dobrze przygotowane mołotowy cały czas no, zbijając nas z tropu tak naprawdę. Biały widzieliśmy na szóstce, ale strasznie tam zduszony mołotowem. No musiał Biały interweniować i tak zdobył jednego fraga. Zabrakło pomocy, zabrakło fragów od kolegów. Tak naprawdę, Biały zawodnik z M4-ką. Jedna tylko eliminacja. No ale cóż, jest 9-5. Nasi na fullu. Biały oczywiście, mam pieniądze na grę Snax. Może też jedną broń rzucić. 4-300 na koncie Snaxa i tak właśnie zrobi. Oddaje jedną M4-kę jeszcze, żeby było więcej granatów. PHR on akurat z jedynym flashem. No PHR na bombsite B jako jedyny zawodnik z jednym tylko flashem. Będzie ciężko, Snax jednak mu pomoże. Tak jest, tutaj Snax od razu zagra razem z kolegą. Widząc, że nie ma granatów PHR, od razu go wesprze i wydaje się, że to dobra decyzja. Tymczasem już Krizen zajmuje sobie Olofa. To jest takie bardzo nieprzyjemne zagranie dla antyterrorystów. Kiedy jeden z zawodników Tero wyskakuje sobie na Olofa w pierwsze tempo, to na pewno wywiera dużą presję na zawodnikach CT. Zatrzymuje też ich na bombsite w wielu przypadkach, no ale widzimy. Wie o tym Kamil, dobrze rzucony nade. Ten nade za 60 prawie HP, ale Krizen i tak fraguje. No te karabiny SG 5-5-3 naprawdę robią niesamowitą robotę w obecnie tak właśnie wyglądającym Counter-Strike'u. No to jest niesamowite. Wcelowuje się snajper, rzuca dobrego nade, ale potem zniszczony po prostu błyskawicznie. A więc 5-4, przewaga po stronie Winstrike, dorzucony mołotowy za bombsy, także coraz spokojniej terroryści, no teraz dobrze wyczuł moment Biały, ale nie ma kompletnie miejsca. Biały, teraz jeszcze jeden frag, ale to jest 1-4 w tym momencie, pobijani są zawodnicy Tero, więc to będzie szansa dla Białego. Gdyby Hobbit się pomylił, on miał 37 punktów życia, więc to była realna szansa na to, żeby jeszcze tutaj pofragować. Ale ostatecznie oczywiście mamy 10-5 dla Winstrike, bardzo dobra pierwsza połowa ekipę Krizena, który tutaj był dyrygentem tego sukcesu. 14 flagów łącznie, w tym ace ustrzelony w takiej ważnej rundzie na naszych zawodnikach. A więc 10-5. My od razu rozpoczynamy połówkę numer 2. Tutaj nie ma żadnych przerw w kwalifikacjach do Ligi Flashpoint. To od razu jedziemy z drugą połową pierwszej mapy. Mapy, przypominam, wybranej przez XVP, przez Robin Hoodów. No i zobaczmy, jaką przygotowali pistoletówkę. 4 kewy. Jeden flash i smoke u Kamila. Zdaje się, że już jeden flash poszedł, bo... A nie, jeden flash nie, bo Snax ma petkę, którą dostał od Kamila, także tutaj kupiony zestaw P250 flash i smoke, ale petka wyrzucona Januszowi. No i popatrzmy, bo zdaje się, że to Janusz ma wychylić jako pierwszy. No, takie pojedynki niedaleko z USP-em. Taki 50-50, ale jak wiemy, Janusz ostatnio w coraz lepszej formie, więc jest szansa. No, tutaj już pikował. Na ten pierwszy strzał tylko wcelowany jednak Hobbit odpuszcza tę pozycję. Smoke na zajęcie od nogi. Będzie jeden flash, a więc tutaj spodziewam się jakiegoś exploda. Na razie Snax stara się skanować, a podchodzi Kamil i Biały. No teraz wpuszczony będzie Snax, a flashować będzie Kamil. To ma być taki pop flash na Hobbita. Być może przez tego smoke'a będą się wyjechać. Oj, tam była luka, nie wiem czy nie widzieli stóp Hobbita zawodnicy XVP. Wyjechał Snax tam za szóstką, cały czas Lacki. Boi się Snax o taką ustawkę, jaką wcześniej zrobili zawodnicy Robin Hoodów. Jest tutaj wszystko spokojnie zajmowane. Rotuje już zawodnik CT na gniazdo, Lacki na kanapce i za chwilę się Snax może zdziwić. Och, tutaj niebezpiecznie. Mamy 4-2, Lacki z fragiem. No i tylko PHR. O, jeszcze szansa będzie, ale PHR z jedną eliminacją. Kamil, no, za mało punktów życia na koncie i ta runda ostatecznie kończy nam się fatalnie. Wydaje się, że tutaj zabrakło tego exploda. Było wejście przez smoka, było zajęcie pozycji, ale potem zatrzymaliśmy się i sami tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co zrobić. Problem polegał na tym, że nie zdobyliśmy fraga i tutaj nie wiedzieliśmy, którędy zaatakować, bo plan był prosty. Zdobyć fraga na odnodze, albo w okolicach szóstki. Nie było nikogo. Pochowali się zawodnicy CT, potem nasi jak zbłąkano owieczki na bombsite, a i to wszystko kończy się fatalnie. A więc 11-5 dla Winstrack, jeszcze skrót od nogi. Liana, to jest też bardzo częste zagranie ze strony terrorystów, czyli dojazd zawodnika z MP9 na odnodze w drugiej rundzie, kiedy zawodnicy terrorystów przegrali pistoletówkę.
No i Alien tutaj właśnie celowany, Kamil wciąż czeka, no teraz sam nie chce wychylać, za chwilę spróbuję swoich sił z Alienem, ale ten był na to przygotowany. No i kolejne fragi wpadają, jeden dla Snaxa z Galila, ale to wciąż jeszcze mało. A tutaj Galilu Wegiego, dwa smoki, PHR i Snax, więc tu na bombsetbę można atakować. Czeka Krizen, on z Mołotowem, ten Mołotow może nam mocno w tym ataku przeszkodzić, wycofuje Krizen defensywnie. Smoke rzucony na dolną rampę, już przygotowany, teraz Mołotow dorzucony na przejście w BS. A tu PHR, no proszę, jest eliminacja od PHR-a, za olejowym czai się Krizen, PHR zeskakuje, Wegi również, ach Wegi, z trudem, ale jednak się udało. Tylko że popatrzmy, jakże sprytnie tutaj Hobbit już na blisko, no i teraz tylko Wegi, oj tarapaty Wegiego, Hobbit doskonale, tylko kawałek ciała pokazał, wiedząc, że jest to bity, musi uważać. No a Wegi, tylko 20 HP, nawet chyba niecałe na koncie. Wystarczył jeden celny strzał, nawet przeskanowany, by tego fraga zdobyć. I to będzie 12 runda dla Winstrack. No niestety ten wynik Robin Hoodom troszkę się sypie. Oczywiście ta pierwsza mapa to wybór XVP, druga mapa Vertigo. No a Vertigo też Robin Hoodzi grywają w tych różnych kwalifikacjach, więc może nie ma co ich wskazywać na niepowodzenie. No ale wszystko jeszcze przed nami. A zobaczmy na tę rundę, bo ekipa Robin Hoodów na fullu, mimo tego, że rundę przegraliśmy, drugą rundę z rzędu, to jednak podużyliśmy bombę. Trzy rundy przegrane, taki był bonus finansowy. Za trzy rundy przegrane, nie za dwie, bo pamiętamy, że na początku oczywiście meczu jest ta dodatkowa runda. A więc 2900 plus 800 jeszcze za bombę, także było na czym grać. Tym bardziej, że zdobyliśmy trzy fragi. Więc tutaj widzimy Galila, widzimy SG, dwa kacze. No i wyjazd górą, poleciał jeszcze jeden flash, sprytnie PHR, no i Wegi z jedną eliminacją, tu jeszcze jest Krizen, ten szuka dla siebie miejsca, ale nie może dla siebie miejsca znaleźć, chowa się, ale Kamil już za plecami i to szybko zdobyty bombset B, a więc doskonałe to wejście ze strony Robin Hoodów, zaskoczeni kompletnie gracze Winstrike. I co ważne, zabrane te broń, chociaż Lacki i Alien, oni chcą zachować M4 i Auga, ale na pewno to będzie dobre. To będzie oczywiście dobra runda, bo ta runda wpada dla nas. Jeszcze Lacki z jedną eliminacją, ale jego pozycja będzie znana. Ten wycofuje momentalnie, ale już jest blisko Snax. Ach, ta seria taka spanikowana od Lackiego. Ten nie ma smoke'a. Oj, Snax celowany, ucieka Lacki. Udało mu się zwiać. Nie dali rady trafić go Polacy. Jest też wcelowany Alien. No ten jak się wceluje za ogiem, no to już będzie ciężko. Terroryści, no też nie chcą gonić. To też jest nasz problem, zobaczmy. Te trzech zawodników ma około 50 punktów życia na koncie. Nie ma pieniędzy po stronie Robin Hoodów. No trzeba zachować broń. Nie ma co gonić rywala, bo jeżeli potracimy te karabiny, to za chwilę może być po mapie. A tak, no to trzeba też budować ekonomię. I Snax, czy Kamil właściwie jako dowodzący, z pewnością o tym wiedział. Tam ktoś musiał dać kol, żeby nie gonić, żeby zachować sobie broń, żeby budować ekonomię na przyszłe rundy. Bo to jeszcze nie jest koniec tej pierwszej mapy. Myślę, że Robin Hoodzi nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. To w końcu train. Przecież ich wybór. A więc liczę na więcej niż te 6 rund, które ugrali. A zobaczmy. No tutaj Mołotowy za 6. Mołotow na odnodze. Na skrót. On grają zawodnicy CT. No i to już Lacki z pierwszą eliminacją. A więc złapany PHR niestety. No i wejście od nogą. Smoke na zajęcie. Dorzucony granat. Hobbit na blisko się jednak ustawia. Tuż obok niego Kamil. Jest w tym smoku taka luka. I nie wiem, czy Kamil rywala namierzył. Chyba nie do końca. A tutaj ze spokojem Hobbit. A był pewny Kamil, że tu będzie czysto, a jednak sprytnie Hobbit ustawiony pod smokiem. Taka mijanka. Ten timing troszkę Kamilowi przeszkodził, bo niewiele brakowało, żeby Kamil rywala namierzył. A tak, to w tej rundzie Force, Windstrike, no jak na razie ma dużą przewagę. Flash dorzucony, Snax obijany na drabince, musi uciekać, 16 tylko punktów życia na koncie. Wegi tymczasem od nogi powoli, powoli podchodzi sobie na blisko. Biały z ważnym fragiem, bo jeszcze daje nam nadzieję. Ale zobaczmy, Wegi, oj, z tych smoków, kiedy ktoś się wychyla, to ma jednak przewagę i to jest kolejna eliminacja. Bomba na odnodze, 38 sekund do końca, jeszcze schowany na blisko jest jeden z graczy, tam jest Bondik, on tylko z CZ-ką, ale jeżeli podejdzie mu podstronnik biały, który ma 7 punktów życia, no to raczej nie powinno być problemu. Wydaje się, że już poszedł kolby zachować broń na rundę kolejną. Wydaje się, że tutaj już nie będą walczyć nasi gracze, bo tych pieniędzy nam brakuje. Brakuje nam teraz punktów życia też w tej rundzie. A więc raczej zachowają sobie broń. To jest pierwsza mapa tego pojedynku.
Dopiero pierwsza mapa. Ja sobie przy okazji zerknę, jak to wygląda w innych meczach, które się w tym momencie odbywają. Illuminar przegrało pierwszą mapę. Teraz prowadzą 6 do 2 na drugiej. Aves z Salamander 14 do 15. Ago z Gambit Young też przegrało pierwszą mapę. Teraz jest 2 do 3. No to też na pewno dla Ago ból, że trochę się ten skład posypał, bo jednak MHL to był jeden z tych kluczowych zawodników. A sam poprosił przecież o ławkę rezerwowych. Także tutaj też w Ago się nie dzieje dobrze. No tutaj czasy Roszad chyba na polskiej scenie nastały. A my popatrzmy rundę kolejną. Tu zdaje się, że defensywnie bardzo ekipa Robin Hoodów. Nie chcemy za szybko ginąć, tak jak zginęliśmy w rundzie poprzedniej, bo przecież Pechera straciliśmy bardzo szybko w okolicy Helki. Potem Kamil na odnodze, no też szukał kontaktu indywidualnie, to się skończyło fatalnie. A Hobby tymczasem, och, tak sprytnie chciał sprawdzić sobie odnogę w podskoku. O, Hobby nieco obity, ale teraz wie, żeby rzucić smoka. No, jeszcze dorzucony sprytnie granat przez Hobbita. O, ma doświadczenie Hobbit, z pewnością teraz obity. Wie o tym Kamil, gdyby teraz się udało. Ale znowu Kamil w smoku, jest obok niego Hobbit. Kamil wolał się nieco wycofać. I boi się też flesza, za chwilę dojdzie do tego starcia. Poleciał flesz jednak, ale Kamil na pełnym fleszu łapie Hobbita, strzelając mu prosto w głowę, mimo że Hobbit miał 40 punktów życia i wystarczyło trafić dwa razy w ciało, to ten headshot jednak fantastyczny. My na szczęście na spekcie widzimy nieco więcej niż sami zawodnicy, a tymczasem Vegi z kolejną eliminacją, ale jest przewaga po stronie CTN, ależ te fragi się posypały. Bondy, Klacki, oni tę rundę kończą. No i niestety 14 do 6. Ta przewaga coraz większa. 8 rund już. 8 rund już tracimy do Winstrike. Oj, czarno to widzę na mapie The Train. Boję się też, że na Vertigo wcale nie będzie łatwiej. Oczywiście 6 rund zaliczki to stanowczo za mało na swojej mapie, przed mapą kolejną, byśmy wierzyli w to, że się uda wygrać, no ale poczekajmy. CS bywa nieobliczalny, Vegi z pierwszym fragiem, headshot trafiony Elianowi, no nie zawsze ten karabin z przybliżeniem działa. Kamil do tego fragu jest Digla, teraz wejście na bombset B chyba troszkę za szybko, chociaż z drugiej strony zdobył fraga, wcześniej Vegi fragował na górze, więc chcieli to skontrolować, ale z drugiej strony trzeba uważać. Biały wypestkowany na odnodze. Teraz wejście na Bondika. Ten za 6. Znana pozycja też Hobbita. Ale mamy 3 na 3, a było 5 na 3 przed momentem. Kolejny frag dla Hobbita, który już wrócił. No i złapany na wykroku Snax. Och. Była przewaga 5 na 3. Mieliśmy broń. Mieliśmy okazję, żeby zaskoczyć. A jednak. Teraz Vegi i Pecher. Ojku, przepraszam bardzo, ale chyba coś mi bierze, wiecie? Niestety. Pachary tuż za plecami Wagiego. I dzięki za na zdrowie. Coraz bliżej Boomsite to Eye. Zaraz zdaje się, Pachary będzie plantował. Niesprawdzona szóstka, no ale z drugiej strony trzeba ryzykować. I udało się podłożyć bombę. Wagi za... oj... za starym BS-owym i tutaj będzie nieprzyjemna sytuacja, bo Jacki już się wcelował z SG. Szybko zdobyta eliminacja i 15 do 6. No było 5 na 3. Wydawało się, że nasi potrafią w tej rundzie zaskoczyć, że nasi tę rundę ugrają, a jednak nic z tego nie wyszło. I ostatecznie oczywiście ta mapa. Chyba za moment wpadnie na konto Winstrike. No poczekajmy jeszcze. Może jeszcze nie skazujmy Robin Hoodów na przegraną 6 do 16, ale tu przegrana na mapie tutaj raczej wpadnie rzadko kiedy. Po tym terrorystów wraca się z takiego wyniku, wygrywając aż 9 rund rzędu. Ale tak jak mówiłem, w Counter-Strike'u wszystko jest możliwe. To się wszystko jeszcze może zdarzyć. Snack zapalony, no, zaniedowany bardziej, ale już zdołał wycofać. Kamil z kolei na odnodze, obity Mołotowym nade'em, ale zdołał zdobyć fraga. A więc jest przewaga. Smoke na zajęcie, frag dla Bondika tutaj. Ethan znalazł miejsce dla siebie. Dorzucony jeszcze smoke, ale Kamil chyba przez niego przejdzie. Zdaje się, że domyślił się tego, co się dzieje. No i Kamil może z tą misją zaskoczyć. Jeszcze nienamierzony, a chyba już tak. O, i tutaj blisko Kamil Lacki. O, od razu agresywnie wychyli na swojego rywala. No i 3 na 3. Frag dla Snaxa, ale biały złapany.
sprytnie. Bondik, no tutaj się odwracał pechar, myślę, że to Flasha rzucał Bondik, ten jednak dorzucał Smoke'a. Poszły flash od pechara, ile on tych flashów ma? To się nazywa support, słuchajcie. Czeka na ruch ze strony Snaxa. Mamy rundę dwóch na dwóch. Bomba na plecach Snaxa. Ten wciąż jeszcze czeka. Czy tam Krizen dostrzegł Janusza, czy nie? Oto jest pytanie. Wydaje się, że nie do końca, ale też dobra pozycja Krizena, by zaskoczyć naszych zawodników. Spodziewa się wyjście z odnogi na bombsite B. Elian, ale terroryści ewidentnie chcą zaatakować bombsite A. To może być szansa dla Snaxa, no właśnie. W dobrym momencie dla Snaxa wychylał Krizen. Tym razem timing po stronie Robin Hoodów. Ach, tutaj PHR doskonale wcelowany. To jeszcze nie jest koniec tego spotkania. Robin Hoodzi jeszcze walczą. Antyterroryści za dużo pieniędzy nie mają. Szczególnie Elian i Krizen, chociaż pozostali, jak widzimy, akurat no ich stać na karabiny. Nawet Lacki kupuje MP9 koledza sam. Nie, to kupuje snajperka Elianowi, czyli temu podstawowemu snajperowi w ekipie Windstrike. Sam zagra z MP9. No, zobaczmy wyjście Kamila na Olofa, błyskawiczne. I tu od razu celowany w kanapkę. Dorzucone Mołotow przez Bondika, Kamil musi delikatnie wycofać. A musi tutaj Kamil uważać, ale to jest na pewno dobra pozycja do zdobywania antyfragów. Próbuje wychylać Kamil. Ach, tutaj Elian już z pierwszą eliminacją. Hobbit jednak na odnodze, za chwilę może się zdziwić. Kamil jest coraz bliżej, no teraz zaskoczony Hobbit jednak zdołał zdobyć się. To właściwie trafić headshota, może nie zbyć fraga, bo do tego jeszcze było daleko. A to już jest 4 na 2. Snaxx i Biały przy życiu. No, takie rundy Snaxx i Biały wygrywali już w swoich karierach nie raz. Ale tu będzie ciężko. Bondika pozycja znana, Snaxx tylko czeka, cały czas celowany, no ale nie wygląda to dobrze. Och, trafiony Snaxx, ale to został Biały. Bondik ma tarapaty, przydałby się flash, ale chyba się go nie doczeka. Bondik dopiero teraz spalony Biały. Za późno jednak, by mógł przeżyć Bondik. No i Snaxx z bombą pędzi na bombset B. Doskonała decyzja Snaxa. O, świetnie wyczuł ten moment i za chwilę może złapać rywala na rotacji. Tu Elian boi się wychylać. Zobaczmy, jak się przestraszył. Ale też z kolei Snaxx dorzuca Smoke'a. Biały już podchodzi, ale dobra pozycja Latkiego. On trzyma rotację. Gdyby tutaj ustrzelić Latkiego. No to może Biały. Niestety nic z tego. I jeszcze zmiana broń. Snaxx zostaje sam. Glock w ręku. Czy to się uda? Snaxx skombinuje. Jak to zrobić? Nic z tego.